czułeś, że Martyna dojdzie tak daleko? No bo wow. Absolutnie nie czułem, że Martyna dojdzie tak daleko. Nie dawała mi nawet 2 tygodni, 3 tygodni. Myślałem, że będzie to taki osoba z SMS-a, kolokwialnie mówiąc, czyli która doszła na dobitkę. Myślałem, że tydzień, dwa i koniec, więc... Ale Martyna bardzo ewoluowała jako ta dziewczynka, która była taka niepewna siebie, troszkę zagubiona, zadawała mnóstwo pytań. W tym wszystkim tak naprawdę rosła w moich oczach, no. Ale już gdzieś w połowie programu widziałem, że ona będzie czarnym koniem i silnym zawodnikiem, zawodniczką. Mi się wydaje, że ogromna grupa młodych odbiorców, dziewczynek, która mogła otworzyć jakby drogę, aby być pewnym siebie, aby się zmieniać, zrezygnowała z jedzenia mięsa i że była taka niepewna dziewczyna z sąsiedztwa. Myślę, że ta młoda grupa odbiorców właśnie przede wszystkim na pewno podążała za Martyną i kibicowała, ale no naprawdę, no była czarnym koniem. Ciężko stwierdzić za co. Może jakoś tak po prostu za to jej prawdziwość, tą taką autentyczność, tą taką niesforność, te zadawanie pytań, taką dziewczęcość, taką jeszcze niezepsutość.